Witam Was, skorpiony księżycowe, słoneczne, ascendentalne. Witam Was w Astrotarocie Drogi i Sensu na lato dla Was. W Waszym czytaniu jest odwrócona Królowa Mieczy. To jest kobieta, która mówi zbyt ostro, za mocno, z niesłowem. Trzeba uważać na nią, moje drogie skorpiony. I uważajcie, żeby wam się ten język spod kontroli nie wysmyknął, żeby nie przegiąć, bo może się zdarzyć tak, że trzeba będzie wtedy coś puścić. Jeżeli będziecie się lekkomyślnie obchodzić z daną wartością i mówić zbyt ostro, no to coś może się wysmyknąć. Wysmyknąć wam z rąk, więc uważajcie. A jeżeli ktoś tu będzie właśnie tak ostro mówił, no to komuś coś może upaść. Ktoś może coś puścić, bo blisko tej królowej jest osoba, która trzyma, ewentualnie trzymała coś i chciałaby trzymać znowu. Ale to nie wynika z dojrzałości, tylko raczej z braku dojrzałości. Także pytanie, czy ktoś tu jest blisko, czy to jest jedna osoba? Różne są odpowiedzi na to pytanie. Trzeba uważać na to, co macie, na to, co mieliście. I na te osoby, które nie do końca przejawiają się w najlepszy możliwy dla siebie sposób. Bo mamy tu kogoś, kto potrafi trzymać wartość w taki świeży sposób, jakby na przykład trzymał świeże owoce. Ale takie mam poczucie, jakby te owoce były przejrzałe albo ktoś po prostu rozsypywał te owoce na wszystkie możliwe strony. Blisko tej osoby jest ktoś, kto też znowu szarżuje. Szarżuje w komunikacji. Więc te tematy związane z ostrą komunikacją gdzieś tutaj się przejawiają z dwóch stron. Możemy mieć do czynienia zarówno z kobietą, jak i z mężczyzną, którzy przejawiają takie cechy, ale ta kobieta jest jakby, czuję, że ona może być starsza. Starsza, bardziej doświadczona i ma blisko siebie kogoś, kto jest zdecydowanie mniej doświadczony, ale mniej doświadczony w sferze posiadania różnych wartości. Tu ktoś może się nawet chełpi tak tym, co posiada, ale niewiele z tego wynika. I może go atakować ktoś, komu się to nie podoba i atakować za bardzo, to jakby taki najazd na tę osobę. Skorpiony, wam można mówić takie sprawy, takie rzeczy mocniejsze, więc dlatego wam mówię. Ale poza tym, że ktoś tutaj leci, za bardzo poleciał po prostu w tej komunikacji, to może z jednej i z drugiej i to wszystko gdzieś to dotyczy tej jakiejś wartości trzymanej, to mamy jeszcze działania, ale działania takie, które mogą być takie wręcz triumfalne, jakby ktoś tak na przykład jakimś drogim samochodem jechał i pokazywał, że coś osiągnął, albo gdzieś leciał. Ale tu akurat nie ma przesady, chociaż gdzieś to się z tymi wartościami łączy i jakoś jest to troszeczkę blisko siebie. Można mieć takie doświadczenie, w lipcu szczególnie może być takie doświadczenie polegające na takiej triumfalnej podróży
która opiera się na trzymaniu czegoś, na tym, że ktoś coś trzymał, ktoś coś miał. I można zmierzać do nowego pomysłu, który może rozwiązać jakiś problem. Jest jak klucz do problemu z tą komunikacją królowej mieczy, o której wspomniałam wcześniej. Można znaleźć tę kluczową sprawę, dowiedzieć się tak naprawdę, o co chodzi. I tak pogłówkować nad tym, jak się pogłówkuje, to można wymyślić. Ten klucz może się wydawać, jakby on, powiedzmy, gdzieś pojawił się nie wiadomo skąd, z gwiazd, ale to de facto gdzieś wynika z tego główkowania. Nawet jak macie wrażenie, że się zapętlacie, to tym zapętleniu może być rozwiązanie. Może wy tego nie widzicie stąd, ale tu właśnie w tym zapętleniu jest dziurka od klucza i jak w tym miejscu tutaj wejdzie się w to miejsce, w ten sam środek zapętlenia, to jest możliwość rozplątania tego zapętlenia. Ale trzeba użyć klucza. Ten klucz trzeba znaleźć. I krzyczenie na nic tutaj się nie zda, nawet jeżeli będzie blisko tego. Ten ruch, ta podróż nieco triumfalna może być w towarzystwie kogoś, kto będzie wydawał się być nieproporcjonalnie duży. Ktoś się spodziewa, że ma do czynienia z bardzo delikatną istotą, ale okazuje się, że ta delikatna, malutka istota ma niezwykłą siłę. I to może się uwidocznić właśnie w tym triumfalnym ruchu, tym dumnym ruchu, swobodnym takim. Jakby ktoś zanim nauczył się chodzić, już zaczął latać. Ale ta podróż, ten ruch zaczyna się od poczucia, że mamy na głowie za dużo. Ktoś tu ma na głowie za dużo i to za dużo jakby. Nie tylko, że dużo tam już się ma, ale jeszcze jakby wszyscy inni próbowali nam wejść do głowy i każdy miał jakąś swoją myśl, informację, koncepcję, które sprawiają, że już po prostu głowa pęka, już się nie chce na to patrzeć. I jakby każda ta kolejna myśl i każde te kolejne słowo i wszystko, co jest dodawane przez tych wszystkich ludzi, sprawiało, że to po prostu kuje w czaszkę. I trudno jest coś z tym zrobić, przynajmniej na początku. Możliwe, że z taką dużą głową trzeba będzie gdzieś dalej ruszyć, bo ta głowa potem dalej znowu jest duża. Więc wyraźnie macie sporo w głowie i na głowie w lecie. Także na pewno powinniście o tę głowę starać się możliwie zadbać latem. I może nie dorzucać sobie jeszcze czegoś, bo wy macie wystarczająco dużo na głowie. Tu jakbyście mieli całą misterną konstrukcję na swojej głowie. Co to za konstrukcja, którą macie na głowie? Co tu się zapętliło, że macie to na głowie?
co się tam gdzieś zamieszało, zakompłowało, to jest takie ściśnięte, a jednocześnie gdzieś wstrzymane albo porusza się bardzo wolno. Coś tu. Wymaga rozwiązania, rozplątania, ale sądzę, że to będzie dopiero później, nie na samym początku lata i nie w lipcu. Z czym jeszcze związane są te wszystkie szpilki, które są wam wciskane w głowę? Co was tutaj tak kuje? Co próbuje wam dojść do świadomości? Są to sprawy niewątpliwie związane z niewłaściwym osądem, z takim hukaniem na całe miasto, związanym z kimś, kto zarządza. To mi się kojarzy trochę z takim hejtem. Ktoś tutaj zarządza. I robi to dobrze. Tak Tarot podpowiada, że ktoś tu robi dobrze. Zarządza, ma jakby całą właśnie konstrukcję też na swojej głowie. Może wy macie tę konstrukcję na głowie właśnie, tę samą, albo macie blisko kogoś, kto też ma jakąś konstrukcję na głowie, całą budowlę. To nie jest ktoś, kto jest młodziutki. To jest ktoś, kto w jakimś sensie jest już odznaczony i doceniony, ale może być zmęczony. I może czasem się zdarzyć, że w jego wizerunku chwilami jest coś lekko karykaturalnego, jakby miał może na przykład dziwne wąsy czy coś w tym rodzaju. Ale w ogóle się tym nie przejmuje, choć na pewno ma świadomość tego, że coś wygląda tak śmiesznie troszeczkę gdzieś chwilami. Trochę dziwacznie. Ale to nie zmienia faktu, że mamy do czynienia z cesarzem, który trzyma obie ręce na tym, co trzeba zrobić. Pilnuje obiema rękoma tego, co jest do załatwienia, do zrobienia. Nie widać blisko niego ludzi, którymi by miał zarządzać. Możliwe, że jest w pewnym oddaleniu od nich, że jak na przykład myśli o różnych rzeczach, to gdzieś jest w przestrzeni nieco bardziej odizolowanej, a przynajmniej zdarza mu się to robić, podczas gdy cały czas tutaj coś huczy na mieście. I wbijane są te szpile. Moje drogie skorpiony, widzę, że najważniejsze jest tutaj myślenie. Myślenie w lecie. Macie ileś kart związanych z myśleniem i z komunikacją, z przetwarzaniem informacji, z przekazywaniem informacji. Jest tego trochę. Na ten moment w kartach nie mam, w tym podstawowym rozdaniu, nie mam ani jednej karty kielichów, czyli takich typowych uczuć, wrażliwości. Jest jedna karta denarów i jedna buław. Także najbardziej to myślenie jest istotne. Jakąś radę ogólną dla was na ten czas tutaj wyjmę. Należałoby coś zakończyć i wyjść z czegoś. Jakby przechodzić do innego świata. Ta karta tu jest śmierć, ale tu ta karta jest opisana wyjątkowo jako śmierć i odrodzenie, czyli jakby zakończenie jakiegoś etapu i przejście. Jakby ktoś chciał właśnie
zmienić przestrzeń, w której się znajduje, albo wejść do innego świata, jakby przeszedł przez jakiś taki portal. I znalazł się w innym miejscu. Na co powinniście uważać, drogie skorpiony? Zdecydowanie na co powinniście uważać? Tak jakby podwójnie uważać. Albo nawet potrójnie. Uważajcie znów na sprawy związane z umysłem, ale tym razem w kontekście odpoczynku. Uważajcie na odpoczynek i na sen. Żeby nie było tego za mało albo za dużo. Uważajcie na to, gdzie śpicie, na czym śpicie, kim śpicie. Ale tu raczej chodzi o jedną osobę, żeby ten odpoczynek był sensowny, bo jest jedna kwestia, która szczególnie was tutaj, która jest dla was szczególnie istotna. Są jeszcze inne, ale jedna jakby jest taka nadrzędna i ona może utrudniać wam odpoczynek. Więc trzeba by było uważać, żeby tak bardzo wam to nie utrudniało odpoczynku, żeby zniwelować troszeczkę ten wpływ. Czego się nie spodziewacie i trochę was zaskoczy, oraz czego się nie spodziewacie i was zaskoczy pozytywnie. Nie spodziewacie się tego, że ktoś będzie próbował się odciąć od czegoś i uwolnić i będzie miał troszkę problemy ze sprawami związanymi z myśleniem po raz kolejny, czyli z różnymi myślami, które gdzieś tutaj ograniczają. Ograniczają i sprawiają, że się jest przy czymś, od czego powinno się już odejść. I to was trochę zaskoczy, że to jakby nadal trochę jest. Może myśleliście, że tego już nie ma, albo że tego w ogóle nie ma, a to was pozytywnie zaskoczy. Że znajdzie się jednak sprawiedliwość w tym wszystkim. Bo jest tutaj negatywny osąd, ale sprawiedliwość też się pojawia. I to was zaskoczy, że ta sprawiedliwość wyjdzie, pojawi się i będzie. Wszystkiego dobrego wam życzę. Cześć, pa.